Witam Was dnia 9 mojej wyprawy. 9 odcinek z głównego szlaku sudeckiego. Paweł z Lab Trekking nadaje i zapraszam na ten odcinek. Siedemnasty rzut oka na to, czy wszystko pozbierane, czy wszystko jest zabrane i czy nic nie jest zostawione, żaden paproch. Pod spodem po raz chyba czwarty sprawdzam. Moich paprochów nie ma tu żadnych, wszystko mam, nic nie wisi. 5:48, Lesia pomęczona jak nie wiem co, spaliśmy tutaj na tej ławie, ruszamy. Bardzo przyzwoita wiatka. I co? I czerwony tutaj skręca. Jak macie starą mapę, no to czerwony tutaj zmienił swój bieg jakiś czas temu. 5:48, bardzo dobry czas. Najlepszy jak na razie na trasie. Lesia, chodź. Ruszamy. No, nie zregenerowaliśmy się chyba tak w pełni, przynajmniej wydaje mi się, że Leśka tak w pełni jak powinna. No, ale dzisiaj o wiele bardziej znośny odcinek. 27 z hakiem przez Wambierzyce, przez Studzienno Wambierzyce. Chcemy dojść do Czerwieńczyc. Tam w agroturystyce u Bogusia dzisiaj chcemy w pełni się wyspać. Bardzo tanie noclegi, ludzie polecają na Google'ach, że dla wszystkich z GSS-a, mimo że trzeba trochę zejść z trasy. Ojej, ale widzieliście ten start? Już cały wspany piachem jestem. Lecimy, jest kurczę moc. Jest psiknięcie i ciskamy. I kolejny dzień, zaczynamy. Zacznijcie go razem z nami. Ciach. Macie trochę tych skalnych grzybów, bo nic nie kręcę. A tych formacji tutaj troszkę jest. O, tutaj to co tutaj mamy, to się nazywa głowa lamy. O tamto, lama, patrzcie, ze wschodzącym słońcem, bajka. Wow, czerwony tu. No, skupiam się na chodzeniu, a nie gdzieś tam na oglądaniu. Może kiedyś tutaj uda mi się rodzinkę zabrać, to sobie będę dreptał 200 metrów na godzinę. I robił zdjęcia i mówił, jak jest pięknie. Tutaj trzeba przejść pewien dystans. Im szybciej go się przejdzie, taka jest moja strategia. Tym nie lepiej, ale tym jest większa szansa na dłuższy odpoczynek, dłuższą regenerację. I tak trochę mam przeczucie, że ja no może bym sobie jeszcze jakoś poradził, ale chcę, żeby ta mała istotka jak najdłużej spała. W nocy budziliśmy się dziesiątki razy, no bo spaliśmy na stole, a nie chciałem, żeby maluch mój spadł. Patrzcie tu, jaka twarz jest w tym. Ja nie mogę. Jakby jakiś taki zamyślony rycerz. Ja nie mogę, ale niesamowity. Dobra, nie podziwiamy tego już. Ciskamy dalej. Fajne, fajne te skalne grzybki. Podejrzewam, że nie tylko te skalne są fajne. Ale się cieszę, że dzisiaj tak wcześnie udało się wstać. No jeszcze baw na głowie i rękawice by się przydały, ale zostawiłem je w plecaku, bo mroźno w dłonie, myślałem, że szybko je rozgrzeję. Póki co nie. Taka gęstość rzynka lasem, piękna. O, błoto. Jak my sobie z tym błotem poradzimy? Tutaj boczkiem lecha. Boczkiem tutaj, dawaj, pyk. Tutaj, popatrz, tu. Brawo. Super, Ansiu, ale ty ekstra ogarniasz. No i finalnie miałem się wczoraj zabrać za naprawy plecaka. No i tego nie zrobiłem. Miałem to dziś nad ranem robić, ale skostniały palce trochę mi uniemożliwiają manewrowanie przy odklejaniu taśmy izolacyjnej. Ciach. No i co? No i zajmę się tym dzisiaj. Jako cieple se dłonie, podejrzewam, że już na kwaterce. Chodź tu, Lesiu. Chodź, sporo takich ścieżynek tu jest w las. Może nie lekko mylących po prostu, dochodzących do tych głazów. Każdy chce dojść z bliska, dotknąć legendary głazy. Czy jak tam? Legendary rock. Rock, motherfucker. Hell yeah! Patrzcie, jakie to jest cudowne. Dobry nastrój dzisiaj. Nie pozwolę żadnym skurczybykom mi go dzisiaj zepsuć, ani kiepskim zdarzeniom losowym.
no, pozytywny, że tak powiem, w korpo języku attitude. Positive attitude is very important. Każdego razu, jak używam angielskiego na tym kanale, gdzieś na świecie ginie jedna panda. Ale fajnie, jejku, że dzisiaj taki krótszy spacerek, że taki niemocny przewyższeniowo, że na razie nie ma tych setek turystów. Właśnie dlatego też tak wstałem mega wcześnie. Przebijające się słońce. Żeby uniknąć tego, co było wczoraj, a wczoraj była tragedia, no dramat. Dramat. A teraz mogę sobie iść przez całe Skalne Grzyby, nawijać do was, zrobić jednym kręceniem prawie pół odcinka. Ale jest wesoło, mam humor, to nawijam. Kręcę wszystko dookoła, tylko nie mój ryj, który jest z gilami i zajadami i ze wszystkim, czego trudy, drogi nie chciały odrzucić z mej twarzy. To przyjąłem, to... Ach, te gile pociągające, pięknie. Kurczę, no, obrasta mnie czasami taka warstwa brudu. Nazywam to brud drogi. Nie, że nie tani, po prostu z drogi, o. Kurde, śmieję się ze swoich żartów, co za czosnek ze mnie. Kurde, teraz to wymyśliłem, niezły czosnek, dobre określenie. Dobra, wyłączam się, bo pitole 3x3. Ale chyba czasami lubicie, dajcie znać w komentarzach, czy lubicie jak tak pitole. Czerwony z żółtym się rozgranicza. Każdy idzie w swoją stronę, jest wiatka, taka sama jak ta, którą dzisiaj rano widzieliście. Wciąż jest zresztą rano i jest tablica na wlepy. I lap trekking tu wylądował, pięknie. Coś pięknego, bardzo, bardzo kurczę, fajna sprawa, że akurat jest coś takiego jak tablica na wlepy, że to jest to miejsce, gdzie sobie można wlepiać, przylepiać, śmiecić ekstra. Czerwony jest, widać, widać. Wchodzimy na górkę o nazwie Golec. No to z orkiestrą wchodzimy. Jesteśmy na Golcu i patrzcie, co tu się odstawia. Ale baja, nie, Lesiuniu? Ale masakra. Co za pozytywne zaskoczenie. Przed momentem, ale to odpłukać, odpłukać w niepomalowane znakowaniem szlaku drzewo. O, chodź, pukniemy. Nawalone ma ten koleś w głowie. Odpukać w niemalowane. O, sprawdziłem sobie pogodę. Miało być załamanie pogody. Burze, ulewy w weekend. Jest dzisiaj piątek. I od jutra miało się zacząć. A tutaj sprawdziłem. Na YRNO Norwegowie mówią, że tylko przelotne opady jutro. Gdzieś tam googlowe AccuWeather, oni chyba z tego korzystają. Mówi nam, że jutro tylko przelotne opady, no trochę ma tam popadać. No jakby to się utrzymało, już nawet nie zapeszając na przyszły tydzień, jakby te prognozy aktualne się utrzymały, byłbym w niebo wzięty. Czyli po prostu wzięty do nieba. Nie, no to byłaby bajka, to byłby jakiś kurcza cud i to, że zacząłem wierzyć w Matkę Boską Pogodową, działa, no. Póki co bardzo mocno działa, jest super, kurczę, no. A jakby to się utrzymało, po prostu w wyprawie w domu chyba ołtarzyk MBP, Matki Boskiej Pogodowej. Dzisiaj też trochę było wołań przez noc. W ogóle jakiś taki cud trochę się wydarzył. Kurczę, zaczynam wierzyć w cuda, nawracam się w tych górach. Co te góry zmieniają ludzi? Wczoraj wieczorem udostępniłem wam relację z całego dnia plus 14 zdjęć. Nie miałem zasięgu, stanąłem gdzieś w środku lasu i czekałem po prostu z nogi na nogi drepcząc. Zdjęcia mega powoli się wysyłały, ale się wszystko wysyłało i cały wpis poszedł i kurczę, niesamowite. Później wróciłem do wiatki, gdzie miałem rotacyjnie, raz miałem zasięg, raz nie. No i się okazało, że przez całą noc i poranek już w ogóle nie miałem zasięgu, nawet nie mogłem odpisać rodzince, że tak, że śpię, że wszystko w porządku i martwili się. Takie są góry. A dzisiaj wyszedłem i co się okazuje? Matka Boska zasięgowa.
jest zasięg po 5 kilometrach, post wrzucony, 40 lajków, 400 wyświetleń. Proszę, to dla was. Cudo humor na razie. Wszystko dopisuję. Trochę za mocno. Ta pogoda chyba mimo wszystko doświadcza Leśkę. Damy sobie radę. Będziemy jeszcze wcześniej wychodzić. Góry Stołowe już za nami. Będziemy wchodzić w obniżenie Ścinawki. Później obniżenie Noworudzkie. I gdzieś tam delikatniutko dzisiaj Góry Bardzkie zahaczymy. Fajnie. Fajnie. Naprawdę fajnie. Naginamy te kilometry. Informacyjnie. Wczoraj jakoś byłem taki przybity. Nawet ta informacja, że osiągnąłem połowę trasy, nie zrobiła na mnie większego wrażenia. A teraz się jaram, teraz się cieszę. Teraz jest ekstra. Patrzcie, patrzcie. Albo to kot, albo wiewiór. Mówię, to jak jest tu puszczony ten główny szlak sudecki, czerwoniutki, te przestrzenie dookoła, no to jest baja. Co my tutaj dochodzimy do kolejnej świętej, przenajświętszej figureczki. Na Ścinawkę godzina 15. Góra Wszystkich Świętych 2,45. Do Czerwieńczyc dzisiaj lecimy. 4,50 jeszcze przed nami. Patrzę tutaj dookoła, co się dzieje. Muzyka. Szedłem przez te wambierzyce całe. Co nie relacja z GSS-u, to na YouTubie jest filmik jak w Cedronie, czyli w rzece płynącej przez tą miejscowość. O, kąpią się nutrie, tam sobie żyją, mieszkają nutrie. No i czekałem, wypatrywałem, nie znalazłem, cholera. No a chciałem wam też nagrać. Tym się będę różnić od innych, że nie nagrałem wam nutri. Była natomiast karteczka, że nie wolno dokarmiać. Druga karteczka, czym wolno dokarmiać, a czym nie wolno. Szanuję, bardzo szanuję, że no te nutrie gdzieś są taką atrakcją związaną z wambierzycami. Większą niż ten kościołek. Skromny, ale złoty. Patrzcie na jego zdjęcie. O, tak wychwalałem tę pogodę. Ale już któryś kilometr takim asfaltem. Nie wiem, czy tam widzicie. Tam sobie przez tory przejdziemy i prawdopodobnie tu będzie podejście przy ścianie lasu, więc jeszcze no, z kilometr, może nawet więcej, z półtora, nie będziemy mieli cienia. Martwię się o tego malucha. Musimy podołać. 9 rano i pełna petarda słoneczna. Hello, moi mili. Patrzcie, kochani, co tu się dzieje. Poplułem się na brzuszek. Wasz ulubiony Paweł Oponka. Muszę sprawdzić, czy to nie tutaj. Idzie ten czerwony. Idziemy na górkę, gdzie jest wieża widokowa. Troszeczkę to pomęczyło w tym upale. Troszeczkę. Mili Państwo, ci dwaj panowie tutaj to rzeźnicy robiący GSS. Jeden na rapie, a drugi w dni 12, taki plan. Mistrzowie. I dzisiaj z nimi kilka kilometrów sobie przechodzę. I w dole, jeśli się nie mylę, Czerwieńczyce, a tam wyżej Srebrna Góra już będzie podejście. Tak. Dokładnie tak jak mówisz. No i taki to szybki odcineczek i szybki dzień. Jest chwilę po 12 w południe, aż żal schodzić z trasy. Jeszcze bym cisnął, zwłaszcza że załoga ciśnie na Polanę Wigancicką i tam dzisiaj sobie super biwaczek robią. Jestem już w Czerwieńczycach i tutaj mam dzisiaj swoją bazę noclegową. Jeszcze niewiele, ponad pół kilometra i do niej dojdę. No około półtora trzeba zejść ze szlaku. Ale mam nadzieję, że będzie warto. Widziałem, że ludzie polecają agroturystykę u Bogusia, że swojsko. Idziemy sprawdzić ten klimat, ten temat, to miejsce.
Na tę chwilę mega wielkie dzięki standardowo za oglądanie kolejnego odcinka z głównego szlaku sudeckiego. Dzięki, mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku.